Niestety żyjemy w takich czasach, że muszę to powiedzieć. Jeśli wasz attention span nie wytrzyma tych kilkunastu minut, które ten film będzie trwać, to podziel go sobie na troszkę mniejsze fragmenty, bo uważam, że wiedza, którą teraz ci przekażę i moje doświadczenie z social mediami mogą zmienić perspektywę, w jaką postrzegasz social media i również twoje życie na lepsze. Jak sam tytuł wskazuje, tak, zrobiłam sobie detoks. Już teraz mam na karku 47 dni bez social mediów i uważam, że była to jedna z lepszych decyzji w moim życiu, a dlaczego już zaraz wam powiem. Na wstępie tylko zaznaczę, że każdy z nas ma inną historię social mediów, każdy z nas ma inne nastawienie. Niektórzy są twórcami, niektórzy po prostu przeglądają, niektórzy wiążą swoją karierę z social mediami, czy pracują w social mediach. I to, co powiem w tym filmie, jest tylko subiektywne, jest to moja opinia, moje zdanie oraz moje doświadczenie, a każdy z nas ma totalnie inne. Jak wyglądał mój detoks social media? I w sumie nadal wygląda, bo nadal nie zainstalowałam aplikacji na mój telefon. Pierwszą i najważniejszą zasadą było odinstalowanie wszelkich aplikacji social mediów z mojego telefonu. Aplikacje, które nałogowo używałam, to były TikTok oraz Instagram i te obowiązkowo wyleciały. Odinstalowałam również Facebooka oraz Twittera, czyli tego X-a, którego praktycznie nie używałam, ale i tak wolałam odinstalować, ponieważ mogłabym zastąpić sobie te social media innymi social mediami. Co do YouTube'a, to mam do niego troszkę inne nastawienie, ale zauważyłam, że przez to, że nie miałam TikToka i Instagrama, to czasem oglądałam więcej YouTube'a niż zazwyczaj, dlatego trzeba też samo kontrolować się. Jeżeli widzicie, że podczas tego detoksu uciekacie w coś innego na telefonie, typu że YouTube, czy Pinterest, czy cokolwiek innego, co macie na telefonie, to warto też zastanowić się, jaki to wpływ ma na nasz detoks i czy chcemy poświęcić temu naszą energię. Ja YouTube'a używam głównie na słuchanie czegoś w tle, w formie takiego podcastu jakby. I nie oglądam takich kontentów typowo robionych pod dzieci, czy attention spam i tak dalej, które mają kolorowe miniaturki, nie obrażając oczywiście żadnych tych twórców. Bardziej oglądam taki content, można powiedzieć, self-improvement lub używam tego do wyszukiwania różnych jog, medytacji, czy czegokolwiek innego. Czyli jakby wybieram content, którym się karmię. Ale jeżeli Wy macie inną relację z YouTube'em, to też radzę Wam go odinstalować, ale oczywiście każdy do tego detoksu podejdzie w inny sposób niż ja to zrobiłam. Na Instagrama weszłam może, nie wiem, 3-4 razy, tylko żeby odpisać na niektóre wiadomości, ponieważ prowadząc biznes online UGC czasem dostawałam niektóre wiadomości, ale osobiście wchodziłam tylko na wiadomości, odpisywałam, zamykałam i koniec. No, ale Litka, powiedz mi, jakby dlaczego w ogóle to podejmujesz? Bo wiele osób, jak się w ogóle wyduje, no słuchajcie, jakby odinstalowałam sobie TikToka, Instagrama, to mam takie wow, jakby why? A więc dlaczego? Ja dopiero mając 13 lat, czyli tak przepisowo regulaminowo założyłam social media, bo chyba to Instagram i Facebook mi się wydaje, ale wiecie jak to było? Wstawisz jakiegoś tam posta, bez nawet opisu, czy jakiś hashtag i tak dalej. Im starsza byłam, tym bardziej znajdowałam osoby, na których się mogłam wzorować. Później wszedł Musical.ly, które przerodziło się w TikToka, które ja też miałam. Ja zwykle mówiłam sobie, nie, jakby ja się do nikogo nie porównuję w social mediach, nie mam takiego idola, guru czy tak dalej, tylko po prostu przeglądałam sobie For You page i widziałam jakieś tam dziewczyny, które wiecie, wyjechały do Azji, mają karierę zawodową, wiecie, one są pewne siebie, w garniturze wyskakują i tak dalej. Jakieś wiosce w Italii się, wiesz, wylegują i nie muszą pracować i tak dalej. Zauważyłam, że nie do końca my musimy mieć idoli, do których się porównujemy, których śledzimy w internecie, tylko czasem to po prostu jest to, czym my karmimy nasz umysł. I nawet mając po prostu For You page na TikToku czy Reelsy na Instagramie, które przeglądamy, to widzimy życie innych osób, widzimy różne pomysły na życie, które te osoby przedstawiają po prostu. Jest to i plus, i minus social mediów. Bo z jednej strony fajnie mieć różne inspiracje, czy życiowe porady i tak dalej, ale z drugiej strony ja doświadczyłam pewnego przesytu. Żyjemy w czasach, gdzie bardzo ciężko wybrać własną karierę, czy iść w konkretną ścieżkę. Nie wiadomo, czy wiecie, czy wyjechać na working holiday do Australii, czy do Kanady, czy do Stanów, czy może jednak przeprowadzić się na Lanzarote i mieć digital nomadyzm, czy
czy zostać w Polsce, wynająć mieszkanie, może kupić mieszkanie. Czasem taki natłok tych osób, które oglądacie i tego, co one robią, że ty nawet nie wiesz jakby, co jest twoje tak naprawdę. Zaczynasz porównywać się potem do tych osób. W sumie tak też trafiłam na UGC, które zaczęłam robić rok temu. I wtedy bardziej poznałam, jak działają social media, zaczęłam tworzyć filmiki reklamowe dla marek z ich produktami. Musiałam szukać trendów, czy tworzyć filmik w takiej strukturze, żeby ktoś chciał go obejrzeć, a później oglądając content na TikToku i scrollując, to już nie było takie automatyczne, że dawałam się, można powiedzieć, nabrać na content kreatorów, którzy chcieli złapać moją atencję. Dowiadujesz się, co twórcy muszą stworzyć, żeby utrzymać twoją atencję tylko i czasem, jakie to jest wszystko jakby udawane, okłamane i tak dalej, jakby nikomu nie muszę tłumaczyć tego, że social media nie są prawdziwe, mimo tego, że jest dużo kont, które ja też sama obserwowałam i obserwuję nadal, które pokazują prawdziwe życie, to często ludzie pozują, udawają, wylepszają się i tak dalej. I ja sama później, jako już twórca własnych treści, prowadząc kanał na TikToku czy na Instagramie związany z UGC i można powiedzieć budując taką małą community wokół tego, zobaczyłam, jakie to jest ciężkie i jak bardzo to, jak się upubliczniam, wpływa na moje zdrowie psychiczne, jak algorytm wybija dany filmik, czasem ciężko było mi nadążyć na tym, jak algorytm się zmienia, typu, że nie wiem, w czerwcu tworzyłam filmik 10-minutowy, ponieważ taki był algorytm TikToka, później nagle algorytm to usunął, nie można było, później nagle przywrócił, później nagle było zero wyświetleń i to tak ciężko było na tym wszystkim nadążyć. Myślę, że osoby, które biorą się za twórczość internetową bardziej poważnie, nie zrozumieją. I również widziałam dużo komentarzy twórców internetowych, którzy na przykład utrzymywali się z social mediów, typu, że sprzedawali jakieś tam naklejki na Etsy i dzięki temu, że promowali je na Instagramie, to mieli z tego miesięczny przychód i biznes się tak kręcił. Ale w pewnym momencie Instagram ostatnio zmienił, nie wiem jak jest teraz, zmienił algorytm bardziej na CEO i tak dalej. Pewne reelsy przestały się już wybijać. Dzięki czemu ta konkretna osoba straciła część dochodów, które generowała jej firma internetowa. Ja też sama zobaczyłam, że content, który ja kiedyś tam wstawiałam, już tak dobrze się nie przyjmuje i okej, można powiedzieć, Jezu, trzeba po prostu gonić algorytm i tworzyć treści pod algorytm, ale gdzie w tym wszystkim tak naprawdę jest autentyczność? Jesteśmy tak naprawdę więźniami, można powiedzieć, algorytmu jako twórcy i musimy tworzyć coś konkretnie pod algorytm i dobrym przykładem też jest YouTube, który idąc w ślady TikToka wprowadził YouTube Shortsy albo wybija tylko osoby, które mają ciekawe miniatury, napisy kolorowe itd., itd. I jak tego nie masz, to po prostu nie utrzymujesz uwagi widza. I ten biznes mediów społecznościowych się po prostu nakręca, nakręca, nakręca. I przez to wszystko możemy coraz krócej utrzymać uwagę i tak naprawdę płacisz tym firmom swoją uwagą, którą poświęcasz na oglądanie danej treści. Jak to do ciebie dojdzie, jakby jaki to jest w ogóle biznes i tak dalej. I ja jako twórca, nie że byłam jakimś w ogóle ogromnym twórcą, nie? Myślę, że nie trzeba mieć kilkunastu tysięcy obserwujących, żeby dojść do prostego faktu, jak twoje zasięgi wpływają na twoje samopoczucie. Ale w ogóle totalnie odpłynęłam. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tę rozbudowaną dygresję. Po prostu już ten pomysł we mnie siedział od kilku tygodni. Wróciłam do Polski z podróży, stwierdziłam, nie, kończę z tym. W moim życiu był taki okres bardziej przestoju, szukałam pracy, niezbyt miałam jakby takie ikigai, które codziennie robiłam i stwierdziłam, że jako osoba urodzona w XXI wieku bardzo łatwo byłoby mi uciec z social media i troszkę zmarnować ten cały czas, który bym miała teraz. Stwierdziłam, nie, wypisuję się, rzucam się na głęboką wodę i po prostu odinstalowuję to z mojego telefonu. Po tych 47 dniach, czemu musi mówić, nie, 47 dni detoksu od social mediów, jakie zauważyłam plusy? Największy plus to jest detoks dopaminy. Łatwej, szybkiej dopaminy, która karmi nasz mózg. Dzięki temu ciężej nam skupić się na takich prostych rzeczach jak czytanie książki, czy wyjść na świadomy i uważny spacer. Zauważyłam, że o wiele bardziej świadomie postrzegam rzeczywistość i mam więcej przestrzeni na różne przemyślenia. I teraz tak, troszkę wiedzy praktycznej na temat tego, jak działa TikTok. Jest jeden film, zazwyczaj krótki,
może być krótszy niż podcast czy YouTube, tak? I przewijasz na kolejny filmik. I na kolejny, na kolejny. Ten Cię zainteresował, ale może kolejny też Cię zainteresuje, więc przeglądasz. Ten nie, dobra, kolejny. I tak naprawdę Twój mózg ciągle nastawia się na to, że Ty z kolejnym filmem znajdziesz coś dla siebie. Tak naprawdę jak obejrzysz cały ten filmik, albo zostaniesz jeszcze raz, co się bardzo rzadko zdarza, i idziesz kolejny, i kolejny. I tak naprawdę z tego wszystkiego bardzo mało możemy tak na trwałe zapamiętać. Szukamy, nie wiem, inspiracji, czy różnych rzeczy, czy po prostu ciekawostek. I ile razy ja naprawdę byłam wdzięczna TikTokowi za to, co mi podsunął, bo naprawdę to było genialne po prostu. Ale czasem musimy też zobaczyć na tą złą stronę tego wszystkiego. Ciężko nam skupić się na zwykłych, prostych czynnościach. Drugim plusem jest po prostu więcej czasu. I okej, może niektórzy po prostu mają bardzo intensywne życie, wychodzą o 8 rano do pracy, na studia, do drugiej pracy, muszą gotować obiad i tak naprawdę wcale nie przeglądają tak bardzo tych social mediów. Ale nawet to może być chwila w tramwaju, 10 minut, które zamiast siedzieć na telefonie, poświęcisz na, nie wiem, świadomy oddech, popatrzenie przez okno i nakarmienie się tym, jaki świat jest piękny, praktyki wdzięczności. Dzięki temu możemy zmniejszyć nasz czas na telefonie. Chyba ze wstępnych statystyk wynika to, że w tym roku średni człowiek spędza na telefonie aż 4 godziny dziennie. I jakby w perspektywie całego życia jest to bardzo dużo. I musimy zadać sobie pytanie, czy my chcemy życie przeskrolować na TikToku, czy chcemy wziąć to wstrzymanie na chwilę i pomyśleć sobie, gdzie to, co ja robię, mnie prowadzi. Często też jesteśmy znudzeni, właśnie jedziemy tym tramwajem, autobusem, idziemy na spacerze, czy po prostu jemy obiad i po prostu bierzemy telefon. Albo nie wiem, jesteś na kibelku, bierzesz telefon. I czasem po prostu bierzemy go i oczywiście na swojej głównej stronie telefonu macie właśnie w social media, Facebook, Instagram, TikTok. I po prostu wchodzicie i przeglądacie. I czasem to jest takie po prostu branie telefonu, bo tak, z nudy, czy w międzyczasie i tak dalej. I też nie winię nikogo, nie winię też sama siebie, że tak robiłam, bo w sumie żyjemy w takim społeczeństwie. Wychodzimy na kawę z przyjaciółką, a w międzyczasie czekając na kawę, ktoś przegląda sobie Instagrama. Jesteśmy w klasie, chodzimy do szkoły na przerwie, ktoś wyciąga telefon. Jakby żyjemy w takim społeczeństwie, w takich czasach się urodziliśmy, że dla nas to jest całkowicie normalne, że ktoś ma włączone powiadomienia i ciągle sprawdza, kto on polubił zdjęcie, czy kto do niego napisał. Ale myślę, że w pewnym momencie możemy dojść do wniosku, że życie dzieje się teraz, a nie w social mediach i może social media dają nam chwilową tą dopaminę, o której mówiłam, ale długoterminowo to nie ma żadnego przełożenia na nasze rzeczywiste życie i opłaca nam się być bardziej uważnym w codzienności. Ale jest to również nowa perspektywa na życie i na to, jak inni, jak bardzo my, czyli z naszego otoczenia, są uzależnieni od telefonu czy social mediów. Tylko odstawiając coś, jesteśmy w stanie obiektywnie spojrzeć na to, czy my byliśmy uzależnieni, ile czasu spędzaliśmy, jak to na nas wpływało. Ja robiąc filmik na YouTube'a zazwyczaj patrzę sobie, nie wiem, czy ktoś taki zrobił, czy coś. Spotkałam się z filmikami właśnie na temat typu detox 24 godziny od telefonu. Jakby tak naprawdę, co ci da detox 24 godziny od telefonu? To jest jakiś jakby kolejny challenge, czy jakby co? Nie rozumiem trochę tego. Efekty odstawienia telefonu, social media, karmienia się dobrą dopaminą, która pochodzi ze źródeł typu dobry spacer wśród natury, bycie serio wdzięcznym, dobry trening, medytacja, bieganie, cokolwiek innego, to jest właśnie dobra dopamina. Czwarty, ostatni plus to jest nieporównywanie się do osób z internetu, po prostu czysty umysł i nie karmienie też swojego ego tym, jaki nasz content może mieć odbiór w internecie. To jest to, o czym ja wcześniej mówiłam, czyli nawet nie mając jakiegoś cudownego guru, którego oglądacie, czy tej jednej influencerki i tak dalej, nasz mózg może nawet podświadomie zapamiętywać różne obrazy, teksty, mechanizmy z social mediów, które później przekłada nam na różne lęki, które mamy codziennego dnia. Ogólnie chyba nie muszę nikomu tłumaczyć tego, że każdy, chcąc, nie chcąc, porównuje się do innych osób w social mediach. Oczywiście można bardziej świadomie podejść do tego tematu i myślę, że taki detoks właśnie pomoże wielu osobom spojrzeć trochę z perspektywy na to, co ja robię,
jak się karmię, czy chcę tak się karmić tymi treściami, czy tak naprawdę żyję życiem kogoś innego, czy żyję własnym życiem i skupiam się na tym, czego ja chcę, a nie tego, co ktoś powiedział mi, że mogę chcieć i teraz to chcę, bo w sumie spodobało mi się post na Instagramie, nie? Prosty przykład. Wychodzimy sobie na kawę z przyjaciółką. Oczywiście, wiecie, musimy zrobić zdjęcie, selfie z przyjaciółką, żeby takie, wiecie, połówkę, bo jesteśmy na kawie, jest ładna kawiarnia, ładny stolik, piękne serduszko nam zrobiła barista i później wrzucamy to na Instagrama. I teraz tak, z takiego zachowania może płynąć kilka negatywów. Pierwszym jest to, że nie żyjemy czasem w realnym świecie. Tak naprawdę czasem niektóre rzeczy ludzie robią tylko po to, żeby zrobić jakieś zdjęcie i wstawić je na Instagrama. Nawet wychodząc do tej restauracji, o której powiedziałam, do kawiarni. My czujemy presję tego, że musimy zrobić zdjęcie, a później jak nie zrobisz zdjęcia, to myślisz, ojeju, byłabym w takiej fajnej kawie, fajnej kawiarni, nie zrobiłam zdjęcia, szkoda, nie? I z jednej strony fajnie dokumentować jakby to nasze życie, ale też uważam, że większą przyjemność możemy mieć z pewnych doświadczeń, jeśli po prostu odłożymy telefon na bok, nawet jeżeli to jest chwila na zrobienie zdjęcia, to wiecie, nie, nie jedźcie jeszcze, ja muszę zrobić zdjęcie, nie? I kolejny negatyw jest taki, że czasem robimy pewne rzeczy tylko po to, żeby się pokazać. Czyli zdjęcie musi być idealnie zrobione, pod idealnym kątem, fajne światło i wstawimy na Instagrama, wstawimy do relacji wyróżnionej My Super Life i wiecie, i ego jest nakarmione, nie? Nie mówię totalnie, że to jest tylko złe, bo ja sama po tych 47 dniach czuję, że brakuje mi takiego outletu kreatywnego, ale o tym powiem później w minusach. I ogólnie mam wrażenie, że większość tych rzeczy, o których mówię, są jednocześnie plusami i minusami, zależnie od tego, w jakim kto jest miejscu i jak postrzega social media, bo każdy z nas ma z tym inne doświadczenie. Teraz możemy przejść do minusów. Pierwszym minusem jest to, o czym powiedziałam, czyli ja jestem osobą bardzo kreatywną i mi czasem tworzenie własnego Instagrama, planowanie zdjęć, żeby pasowały, tu jestem ja, tu krajobraz i tak dalej. Ciekawy outlet kreatywny. I robiłam ładne zdjęcia i to sprawiało mi przyjemność i ogólnie po prostu lubię ładne rzeczy, jak ładnie wygląda. Wiązało też się to z pewnymi negatywnymi skutkami, o których mówiłam już wcześniej, dlatego właśnie zdecydowałam się na ten detoks. No i tak, coś, co wiele osób się obawia, to jest kontakt z ludźmi. Przecież ja otrzymuję tyle relacji z ludźmi na social mediach. Co ja teraz zrobię? Nie będę mógł odpisywać. Więc tak jak mówię, do tego trzeba podejść też świadomie. Można być po prostu czarno-białym, że nie odinstalowuję wszystko, nie wchodzę teraz w ogóle. Jeśli masz ważną osobę dla Ciebie, ta relacja ma realną przyszłość, to oczywiście, że wejdź na przykład, nie wiem, na laptopie, na Instagrama, odpisz jej na wiadomość, albo na przykład daj znać znajomym, że słuchajcie, robię sobie, nie wiem, 30-dniowy detoks. Możecie do mnie napisać numer telefonu lub na Messengerze. Nie trzeba jak być aż tak drastycznym. Aczkolwiek mam świadomość, że inna relacja będzie, kiedy nie śledzicie siebie nawzajem na social mediach. Dużo osób też tam wstawia różne ważne rzeczy z ich życia, typu, nie wiem, komuś urodziło się dziecko, ktoś bierze ślub, twoja przyjaciółka z podstawówki się zaręczyła. Zaręczyła się, fajnie wiedzieć, nie? Dlatego uważam, że niech każdy zrobi taki detoks, który pasuje do jego życia. Niektórzy na przykład nie mają w ogóle znajomości internetowej, niektórzy mają ich bardzo dużo i takie zrezygnowanie byłoby dla nich bardzo ciężkie. Trzeci minus, że powiem to na przykładzie historii. Zrobiłam sobie ostatnio naleśnika, no i chciałam go zjeść z Nutellą, no i patrzę, że nie ma Nutelli w domu. No i tam mówię mojej siostrze, no, że nie ma Nutelli, że coś tam, ona, jak to nie ma Nutelli? Przecież ja widziałam ostatnio na Instagramie, że mieszasz syrop klonowy, mleko i kakao i masz Nutellę. Nie, ja mówię, serio? Nie, i zmieszałam to i powstał mi taki smooth krem, nie? Ja mówię, Jezus, skąd to w ogóle wiedziałaś, nie? Ona, nie, no widziałam na Instagramie, zapisałam sobie, nie? Pytanie właśnie, jak każdy korzysta z social mediów. To, jak mówiłam, jest kwestia indywidualna. Niektórzy po prostu używają tego do, nie wiem, haków kuchennych czy organizacji rzeczy i mają to nawet przydatne rzeczy. Rezygnacja właśnie z takich haków. Ile razy TikTok podpowiedział mi, nie wiem, 10 hacks you didn't know about in the kitchen, nie? I możecie, wiesz, fajnie pokroić coś, coś innego zrobić. I to wszystko jakby jest w social mediach. Także troszkę brakowało mi takich różnych, nie wiem, inspo, czy coś w tym stylu, czy różnych przydatnych rzeczy, takich codziennych, które mogą ułatwić codzienność. No ale tak mówiłam, coś za coś, jakby czasem trzeba nawet perspektywę, żeby pewne rzeczy docenić, żeby spojrzeć inaczej na inne rzeczy. I podsumowując to wszystko, uważam, że w dzisiejszych czasach trzeba bardziej świadomie patrzeć na social media.
Bo czasem możemy być po prostu więźniami algorytmów, osób, które za tymi algorytmami stoją i podpowiadają nam kolejny film, kolejnego TikToka, kolejnego Reelsa. I być nieświadomym konsumentem zawsze nam szkodzi. Ale również grunt w życiu to jest balans. Tak samo nie możemy być zafiksowani na temat zdrowego żywienia, tylko jogi, medytacji, treningów i tak dalej. Tylko czasem też warto iść na imprezę w piątek i poszaleć i mieć też rozrywkę w życiu, prawda? Tak samo jakby z social mediami. Czasem odłączanie wszystkiego, nie wiem, na zawsze może mieć też negatywny skutek, którego nie chcemy w naszym życiu. Ale warto podejść do tego świadomie i zobaczyć też, jak zachowamy się w momencie, kiedy odinstalujemy social media. Nie wiem, na tydzień, na dwa, na trzy, na dwa miesiące. Jakby widzieć realny wpływ tego detoksu dopaminy na nasze codzienne życie. Ja na przykład na początku miałam z tym bardzo duży problem. Było też to związane, że nie miałam jakby studiów, pracy, tylko po prostu szukałam kolejnej okazji wyjazdowej i ciężko było mi cokolwiek zrobić danego dnia. Myślałam sobie, no mogłabym pooglądać TikToki i tak dalej, ale wiecie, czytałam książkę, porozciągałam się, wyszłam na spacer, poszłam pobiegać. Stwierdziłam, że ja nawet czasem wolę poleżeć po prostu w łóżku, popatrzeć w sufit, zastanowić się nad tym, co bym teraz chciała porobić, co realnie przyniesie mi jakiś plus w życiu, wyjdzie mi to na lepsze, niż po prostu przeglądanie. Na początku było mi ciężko, ciężko było się przestawić na ten nowy tryb myślenia i nadal łapię się na tym, że nie wiem, biorę telefon, a zmieniłam sobie już cały wygląd tego i nie mam tam żadnych aplikacji, które są ciekawe dla naszego mózgu, więc biorę telefon, patrzę, nic to nie ma, dobra, odkładam, nie? Nawet już nie wchodzę, nie patrzę, może znajdę coś na Pinterestie. Nie, po prostu odkładam, jakby nie na to chcę poświęcić uwagę, to są moje stare nawyki, które po prostu nadal są. Dlatego też to, co ja zrobiłam, to po prostu uprościłam sobie mój telefon i na mojej pierwszej stronie, wiecie, mam mapy Google'a, aplikacje do edycji filmów, zegar, kalkulator i takie inne rzeczy, czyli po prostu wchodzę i przypomina mi się, nie, Ritka, tam nie ma nic fajnego. A czy zamierzam wrócić na social media? Mi się wydaje, że w najbliższym czasie nie, bo łapałam się na tym, że robiłam coś fajnego i mówiłam, jej, już szkoda, że nie wstawiałam tego na Instagrama, bo ludzie by napisali. Więc widzę, jak bardzo moje ego czasem musi być karmione tymi wszystkimi komplementami. Jezu, jesteś taka super, podróżujesz, nie? Na pewno nie wykluczam powrotu na social media, tym bardziej, że gdzieś tam w mojej głowie jest takie, że chciałabym być twórcą, ale podeszłabym do tego po prostu bardziej świadomie i nie skupiałabym się na wyświetleniach, czy obserwujących, czy polubieniach, tylko po prostu tworzyłabym coś ładnego, coś estetycznego, coś, co przynosi ludziom jakąś dobroć. Więc na razie kontynuuję ten detoks, już nie będę chyba liczyła dni, czy miesięcy, czy coś w tym stylu, tylko po prostu zmieniłam tymczasowo mój tryb życia i patrzę, jak mi się z tym żyje, jeżeli stwierdzę, nie wiem, za 3 dni, że nie wiecie co, jednak jakby ja chcę mieć taką Instagrama, żeby tam wrzucać jakieś ładne zdjęcia i tak dalej, to spoko, zrobię to. Ale mam już pewną perspektywę inną, bo żyłam bez tego Instagrama przez prawie 2 miesiące i po prostu podejdę do tego inaczej. Dlatego też Was zachęcam, żeby czasem podejść inaczej, spojrzeć z innej perspektywy na daną rzecz. Co tak naprawdę oglądam? Czym karmię mój mózg? Chcę żyć bardziej uważnie, czy chcę brać telefon i spędzać godzinę na TikToku, bo po prostu mnie wciągnęło. Każdy ma inną historię, każdy ma inne nastawienie do social mediów, ale uważam, że podejście świadome do nich zmieni na pewno życie każdego z nas. Taki dłuższy detoks może wnieść coś dobrego. Koniecznie podzielcie się swoją opinią o social mediach, jaką wy macie z nimi relacje. Czy rozważacie taki detoks? Czy może już go zrobiliście, czy jesteście w trakcie, czy zakończyliście? Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. No i to tyle w sumie.